Wchodzimy do Europy. Co to oznacza, skoro Polska jest w Europie od zawsze? Bliżej Europy. Jaki ma być ten europejski świat wokół nas? Gazy cieplarniane. Czym jest efekt cieplarniany i co go powoduje? Jaki udział w zanieczyszczeniu powietrza ma człowiek? Czy zanieczyszczenia mają wpływ na zmianę klimatu? Źródła energii alternatywnej. Czy są dla nas szanse? Czy członkostwo w Unii pomoże nam lepiej chronić środowisko? Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej obliguje do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dziś bowiem dbałość o czystość powietrza nabiera wyjątkowego znaczenia. Czym zatem jest efekt cieplarniany? Efekt cieplarniany w największym skrócie sprowadza się do tego, że słońce, wpadając przez przeźroczystą szybę do wnętrza cieplarni, zamienia się w ciepło i to ciepło jest zatrzymywane przez szybę. Podobny efekt ponad 100 lat temu przewidział, że występuje w atmosferze szwedzki fizyk Arrhenius. Człowiekowi przypisuje się coraz większy wpływ na kształtowanie się klimatu na kuli ziemskiej. Sam proces oddychania ponad 5 miliardów ludzi wprowadza do atmosfery tak wiele dwutlenku węgla, ile wytwarza cała gospodarka Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Jednak samo oddychanie nie wpływa jeszcze na zmianę klimatu. Znacznie więcej powoduje spalanie węgla, które od ostatnich 100-150 lat tak się nasiliło na Ziemi, że istotnie w widocznym dla klimatologów stopniu wpływa na skład atmosfery ziemskiej, przede wszystkim zwiększając zawartość dwutlenku węgla. Dzisiejsze stężenie dwutlenku węgla jest najwyższe od miliona lat i wynosi 360 cząsteczek na milion. Jeśli w takim tempie będziemy zanieczyszczać atmosferę, do 2100 roku może ono wzrosnąć o 100%. Nie wiadomo, jak na takie zmiany zareagują rośliny i inne organizmy żywe. Są ogromne bufory dla dwutlenku węgla w postaci lasów tropikalnych, w postaci biomasy zawartej w oceanach, która wyłapują z atmosfery i włączają w biomasę ten gaz. Jakby nie dopuszczają przez to do zmiany składu atmosfery. Lasy deszczowe to jedne z bardziej produktywnych ziemskich ekosystemów. Prawdopodobnie zachodzi w nich ponad 30% fotosyntez na Ziemi. Istnieje obawa, że w przyszłym stuleciu, gdy zgodnie z przewidywaniami poziom dwutlenku węgla jeszcze wzrośnie, lasy mogą się okazać bezradne. Dodatkowa ilość tego dwutlenku węgla i innych gazów szklarniowych emitowana przez człowieka do atmosfery nie jest buforowana przez przyrodę, zmienia skład atmosfery i w tym względzie stwarza dla nas niebezpieczeństwo. My, Polacy, my, Europejczycy, my, obywatele świata, emitujemy pokaźne ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, ale nie istnieją niepodważalne dowody, że ma to wpływ na ocieplanie się Ziemi. Z całą jednak pewnością problem ten coraz częściej zaczynają dostrzegać nie tylko klimatolodzy i ekolodzy. Przez wiele tysiącleci atmosfera podlegała tylko wpływom astronomicznym. Znamy te cykle, możemy je w pewnym sensie odtworzyć, choć z klimatem to nigdy nie jest dokładnie wiadomo. Wiadomo, że mniej więcej co 100 tysięcy lat w historii Ziemi następowały obniżenia temperatury i tak zwane epoki lodowcowe. Globalnemu ocieplaniu się Ziemi poświęcona była konferencja ONZ obradująca w grudniu 1997 roku w Kioto. Zakończyła się uchwaleniem deklaracji nawołującej do ograniczania emisji gazów cieplarnianych do poziomu z lat 80. Czy my jako cywilizacja pewna, która w tej chwili dominuje na Ziemi, mamy prawo swoim działaniem doprowadzać do zmiany składu atmosfery? I zmieniając ten skład atmosfery, w zasadzie nie możemy, nie potrafimy powiedzieć, co się stanie, co to będzie oznaczało dla planety, dla wszystkich istot żyjących na tej planecie. Opady śniegu w Jerozolimie dziś są zaskoczeniem, za kilka lat przestaną dziwić. Zadziała mechanizm naczyń połączonych, gdy w jednym miejscu pojawi się susza, w innym wystąpią obfite opady, powodzie i huragany. Naukowcy cały czas zastanawiają się, co jest przyczyną zmian klimatycznych, jakie mechanizmy o nich decydują. Moim zdaniem zmiany klimatyczne są powodowane przez siły przyrody i my, którzy produkujemy zaledwie 6% tego, jeśli chodzi o CO2, co natura sama wprowadza do atmosfery co roku, nie mamy praktycznie żadnego wpływu na to, co się z klimatem dzieje. Żyjemy w czasach, w których prognozy długoterminowe tracą sens. Podobnie jak podział na pory roku w strefie klimatu umiarkowanego. Oto bowiem gwałtownie pojawia się zima i równie nagle lato. W innych rejonach ogromne spustoszenie i straty gospodarcze powodują huragany, gwałtowne ulewy i powodzie.
zagrożenie efektem cieplarnianym jest jednym z wielu mitów XX wieku. Przy czym ten mit jest specjalnie lukratywnym mitem nie tylko dla naukowców, którzy dostają ogromne pieniądze na badania związane z klimatem, a również lukratywne dla rządów. Europejskie standardy w sposób rygorystyczny będą wymuszały wobec nowo przyjmowanych krajów stabilizację, a w przyszłości redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności gospodarki, nowoczesne technologie, nowe mechanizmy ekonomiczne i prawne. Stany Zjednoczone mówią, że prawdopodobnie nie ratyfikują, dlatego że nie zgadzają się, żeby dla ochrony klimatu, która nie jest jakby do końca powiedziana, czy trzeba to robić, czy też nie, ograniczały wzrost stopy życiowej swoich obywateli, czy też ograniczały dostęp Amerykanów do taniej ropy naftowej, taniego paliwa do samochodów. Przeciwnikami zielonego scenariusza są państwa OPEC, wierzące we wprowadzeniu ekologicznego podatku od paliwa zmniejszenie popytu na ropę naftową, lobbies energetyczne, dla których zmiana źródeł energii oznacza utratę zysków i przywilejów, oraz militarno-przemysłowe. Jeżeli sobie wyobrazimy, że zostanie zrealizowane to, co politycy chcą zrobić, to znaczy na przykład nałożyć podatek na spalanie paliw kopalnych, tak zwany BTU tax, to znaczy około $500 za tonę czystego węgla, w krótkim okresie czasu, a o tym zwykle myślą politycy, bardzo poprawiłoby to kasę wszystkich rządów, które taki podatek by zbierały. Najwięksi potentaci i truciciele, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Rosja, sprzeciwiają się limitom dwutlenku węgla, ograniczającym ich działalność. Potężne lobby przemysłowe wymawia się zgubnymi skutkami, jakie dla przemysłu samochodowego, naftowego i chemicznego mogłyby mieć takie ograniczenia. Społeczeństwa czy rządy tych krajów, społeczeństw wskazują na kraje rozwijające się, mówiąc, że tam najszybciej wzrasta emisja gazów szklarniowych. Co więcej, kraje rozwijające się nie mają żadnych obligacji w ramach konwencji klimatycznej, dlatego że jedyne zapisy, które w tej konwencji wprowadzono, obowiązują kraje wysoko rozwinięte. Co innego mówią liczby. Na statystycznego Amerykanina przypada rocznie ponad 20 ton dwutlenku węgla wysyłanego do atmosfery. To znaczy 10 razy więcej niż na statystycznego Chińczyka i ponad 25 razy więcej niż na Hindusa. Dla porównania na Polaka przypada 8 ton. Jednocześnie kraje rozwijające się mówią, że nie zgodzą się na żadne wprowadzenie żadnych obligacji, które ograniczą możliwość ich rozwoju. Inaczej niż w Unii Europejskiej, polska gospodarka ciągle jeszcze opiera się na węglu. Niestety energia wytwarzana jest z węgla złej jakości. Dlatego na wyprodukowanie 1 gigajoula potrzebujemy 22 kg węgla. Tymczasem w większości krajów wystarczy połowa tej wielkości. Protokół z Kioto nie zmusi nas do zamknięcia kopalń, nikt tego nie oczekuje. Protokół z Kioto zmusza nas do przyjrzenia się, w jaki sposób, na ile racjonalnie ten węgiel jest wykorzystywany i w dużym stopniu do ogromnych inwestycji, które poczyniliśmy już i które jeszcze czynić trzeba, żeby poprawiać efektywność. W Polsce wzorem innych krajów europejskich konieczna jest restrukturyzacja całego sektora energetycznego. Pierwsze kroki już poczyniono. Wzrosło zainteresowanie zakupem wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki. Nadal jednak jesteśmy na wysokim 13. miejscu wśród państw emitujących CO2. Jesteśmy w pierwszej piętnastce. Tyle tylko, że ta emisja to jest raptem 1,5% emisji światowej. A więc tutaj działania, które podejmujemy, są bardziej takim gestem dla społeczności międzynarodowej pokazania, że my się też włączamy w te problemy redukcji gazów, bo nasz udział jest na tyle mały, że no, od tego, czy zrobimy i ile zrobimy, aż tak ten klimat się nie poprawi. Wchodzenie do struktur europejskich zmusza nasz kraj do poważniejszego potraktowania zagrożeń cywilizacyjnych. Unia Europejska postawiła bowiem krajom przystępującym do niej szereg barier prawnych i społecznych. Jedną z takich barier jest osiągnięcie przez kraj członkowski 60% poziomu życia, dobrobytu w stosunku do statystycznie najbiedniejszego kraju członkowskiego obecnej Unii Europejskiej. Byłaby to Portugalia, Grecja. Niektóre kraje, na przykład Dania, są zdania, że na wprowadzeniu limitów emisji dwutlenku węgla zarobią. Przekonują, że będzie to czynnik stymulujący całą gospodarkę, wyzwanie dla naukowców, techników, budowniczych, firm inżynieryjnych. Ekologia stanie się kołem zamachowym dla ich gospodarki.
My mamy swoje zobowiązania polskie, ale wchodząc do Unii będziemy musieli przejąć zobowiązania, które są wspólne dla wszystkich członków Unii. I to również budzi pewien niepokój. Przy czym to dotyczy głównie emisji gazów cieplarnianych. Nasz kraj wciąż jeszcze nie doczekał się programu skutecznie ograniczającego emisję gazów cieplarnianych. Z polskich zakładów do atmosfery trafia około 350 milionów ton CO2 rocznie. Prawie 90% szczególnie uciążliwych przedsiębiorstw nie ma jakichkolwiek urządzeń do redukcji gazów. W Polsce jest bardzo dobra, nowoczesna ustawa o kształtowaniu ochrony środowiska naturalnego. Natomiast problem restrykcji dla trucicieli, dla tych, którzy nie stosują się, którzy zatruwają środowisko, to jest problem, ponieważ wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w zasadzie nie posiadają instrumentów, którymi mogliby w sposób skuteczny ścigać tych, którzy nie chcą się podporządkować temu. Inny problem to śmieci zalegające na wysypiskach i ich utylizacja. I tu pojawiają się spalarnie, których przeciwnicy twierdzą, że emitują one groźne dla ludzi i środowiska związki. Zwolennicy, że przy zachowaniu nowoczesnych technologii to najskuteczniejsza metoda na pozbycie się odpadów. Spalarnie odpadów, które budzą w nas pewnego rodzaju opory, że mogą temu towarzyszyć wyziewy gazów jakichś i toksycznych, i nieprzyjemnych zapachów, w zasadzie stosowane są w krajach Europy Zachodniej bardzo powszechnie. Normy niemieckie bardzo dokładnie określają ilości trucizn, dioksyn i furanów, które spalarnia w jednostce czasu może wypuścić do atmosfery. Stanowi to 1/10 szkodliwych substancji wydmuchiwanych w tym samym czasie z dymem papierosowym. Innymi słowy, jeżeli ktoś w tym, praktycznie biorąc tutaj, pomieszczeniu zapali papierosa, to zatruje to powietrze tyle, co 10 spalarni jednocześnie w tym miejscu by emitowało dioksyny i furany, nowoczesnych oczywiście spalarni. Przykładem czego może być chociażby spalarnia odpadów w Amsterdamie. Tam cała instalacja spalania odpadów jest dokładnie opomiarowana. Monitoring tej spalarni odpadów jest połączony z Urzędem Miasta, który to Urząd Miasta ma prawo w sytuacji, kiedy coś jest nie tak, po prostu przyjechać, zamknąć całą instalację i poprosić technologów o ustawienie wszystkiego od nowa na właściwym poziomie. W Polsce systematycznie maleje ilość szkodliwych substancji w powietrzu. W 1997 roku do atmosfery trafiło 72% mniej pyłów niż 7 lat wcześniej. Emisja dwutlenku siarki zmniejszyła się o 32%, a tlenków azotu o 26%. Mimo to powietrze wcale nie jest zdrowsze. Sytuacja w krajach Europy Zachodniej jest trochę inna niż w Polsce. Tam emisje takie tradycyjne do powietrza, pochodzące z procesów spalania, ogrzewania, emisje dwutlenku siarki, pyłu, właściwie przestały być problemem. Natomiast głównym problemem, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, są emisje pochodzące z samochodów. Podobnie jak w Europie, tak i w Polsce, samochody mają coraz większy udział w emisji zanieczyszczeń. Najgorzej jest w dużych miastach, gdzie zawartość spalin przekracza wszelkie możliwe normy. Przed naszą gospodarką stoi poważne wyzwanie – zamiana produktów ropopochodnych na inne, bardziej przyjazne środowisku. Czy wobec tego gaz się w energetyce polskiej pojawi? Oczywiście w pewnym momencie będzie się musiał pojawić i to nie tylko dlatego, że jest paliwem bardziej ekologicznym, ale również dlatego, że regulacyjność takich układów jest znacznie lepsza. Przyszłością są małe elektrociepłownie, które pojawiły się w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach europejskich. Tak małe, że można je przewieźć ciężarówką, zamontowane w kontenerze, gotowe do podłączenia do przewodów elektrycznych, gazowych i centralnego ogrzewania. W Polsce mówi się o nich elektrociepłownie blokowe. Elektrociepłownia blokowa, czyli urządzenie, które z gazu płynnego lub oleju opałowego lekkiego produkuje jednocześnie energię elektryczną, a ciepło, które jest odpadem, praktycznie mamy albo za bardzo, bardzo małe pieniążki, albo niemal zupełnie za darmo. To jest główna idea. Takie małe elektrociepłownie o mocy 75 kW uniezależniają inwestorów od sieci zewnętrznych. Mają oni swój własny prąd elektryczny, ciepło, muszą tylko korzystać z gazu. Eksperci oceniają, że w przyszłości w ten sposób może funkcjonować do kilku tysięcy megawatów, także w Polsce. To będzie rewolucja, którą będą zainteresowane bardzo samorządy. To będzie rewolucja, która będzie się toczyła na rynkach lokalnych. No ale ponieważ ta moc może w pewnym momencie dotrzeć do kilku tysięcy megawatów, to ona może znakomicie zmienić obraz naszej energetyki. W ciągu ostatniego stulecia zużyliśmy więcej energii niż w całej historii ludzkości. Dwa kryzysy energetyczne w latach 70. uświadomiły, że zasoby konwencjonalnych źródeł energii nie są niewyczerpalne. Wówczas naukowcy zwrócili uwagę na możliwość wykorzystania wody, słońca i wiatru.
przyszłości jest prawdopodobny znacznie większy udział naturalnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, jak energia wiatru, czy też być może energia jądrowa, która wbrew pozorom jest znacznie czystsza i znacznie mniej groźna dla środowiska niż energia wydobywana z węgla czy ropy naftowej. Choć zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wzrosło, jednak ich udział w bilansie energetycznym świata jest niewielki. W Polsce kilkaset instalacji słonecznych, kilkadziesiąt elektrowni wiatrowych, trzy ciepłownie geotermalne nie osiągają 1 promila w bilansie zużycia energii pierwotnej w kraju. Jeśli mamy zasobową część energii z elektrowni cieplnych na węgiel brunatny, węgiel kamienny, to możemy zupełnie inaczej dystrybuować tą energię. Wprowadzać systemy energetyczne bardzo oszczędne, bardzo bliskie odbiorcy, które są zdecydowanie tańsze i powodują zmniejszanie zużycia tej energii pierwotnej. Trudno sobie wyobrazić, aby polityka energetyczna państwa bagatelizowała kwestie ekologiczne. Polski przemysł wzorem europejskich krajów musi postawić na czystszą produkcję, energetyka na racjonalizację produkcji i zużycia energii. Nie tylko dlatego, że ekorozwój został wpisany do konstytucji i ustaw. Największym problemem jest to, w jakim czasie, za jakie pieniądze będziemy mogli z istniejącymi obiektami dogonić Europę i te uregulowania w zakresie emisji do powietrza, do wody, ilości odpadów. Polska przystąpiła już do konwencji klimatycznej, deklarując redukcję emisji gazów cieplarnianych o 6% do 2012 roku. Niemcy zadeklarowali 25% do roku 2005, ambitna Dania aż 50% do 2030 roku. Ważne jest, żebyśmy bardzo aktywnie uczestniczyli w negocjacjach i bardzo aktywnie wdrażali u siebie rozwiązania pozwalające na skuteczną ochronę klimatu. Dlatego, że podnosząc efektywność energetyczną przemysłu, gospodarki, zwiększamy jej konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Polska energetyka w ostatnich latach przechodzi głęboką restrukturyzację i modernizację. Jednym z jej celów jest doprowadzenie do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. Jednak tak długo, jak energetyka będzie oparta na surowcach stałych, będzie kapitało i energochłonna. Wdrażając produkcję i stosowanie odnawialnych źródeł energii, stwarzamy możliwość rozwoju terenów wiejskich w naszym kraju. Tworzymy podstawy bardzo nowoczesnego przemysłu w Polsce, pewnej przedsiębiorczości, która może być realizowana przez średnie i niewielkie przedsiębiorstwa. Tak więc lokalnie i na bardzo małą skalę możemy wiele zdziałać, posługując się alternatywnymi źródłami energii. Tymczasem lobby przemysłowe i energetyczne stara się przekonać polityków podejmujących strategiczne decyzje, że zmiany klimatu to tylko katastroficzne wizje naukowców. Klimatologia dawno przestała być już problemem naukowym. Na konferencjach klimatologów coraz częściej siadają politycy, bardzo uważnie przyglądają się temu dziennikarze. Najnowsze raporty wskazują na to, że nie tylko klimat będzie się zmieniał, ale także te zmiany będą dotyczyć zagrożeń dla ludzkich cywilizacji. Być może jest to proces, który musi zajść, dlatego że w zasadzie nie jest powiedziane, że my jako cywilizacja ludzka, jako gatunek ludzki jesteśmy ostatnim ogniwem cywilizacji. Być może musimy spowodować klęskę ekologiczną, zmianę systemu przyrodniczego, tworząc, otwierając miejsce na tej planecie dla innej cywilizacji, która przyjdzie po nas. Niezależnie od tego, czy będzie to nasza, czy inna cywilizacja, wydaje się, że nie ma już wiele czasu. Podwojenie obecnej ilości dwutlenku węgla w atmosferze spowoduje podwyższenie temperatury o 2,5 do 3 stopni. To, co dziś uważamy za anomalie pogodowe, może okazać się wstępem do globalnej katastrofy. Europa wokół nas. Jaka jest, jakiej oczekujemy? Bliżej Europy.